Witam Was bardzo gorąco, zapraszam Was na powtóreczkę prosto od Tiera. Mecz Mirror dwóch Hakimów. Zobaczymy, to może być bardzo interesujący pojedynek. Co to tutaj się dzieje w ogóle, jakie rozdanie obaj gracze dostali. No, na razie Jin za 9. Tutaj przeciwnik Tiera Remkor miał co zagrać, no jest uczony, ale rozdanie też jest kosmiczne. No jak Tieru z tego wyjdzie, no zobaczmy. Jeden surowiec, obozowisko. Pierwsza wymiana. I już jest lepiej. Strzelec za 2. Za chwilę będzie można coś poblokować. Albo i nastawić się na ofensywę. Zobaczmy, na ofensywę, ok. Dwie talie tutaj są oparte na dżinach. Plus fajne zaklęcia magii ziemi i magii ciemności. Ale tutaj się dostał do tego deku wzburzony tytan. Zobaczmy. No, mamy tutaj święta u Tiera. Rozumiem, że Tiero tutaj szykuje jakąś niespodziankę, prezent dla rywala. No ale tutaj Remkor no nie próżnuje, no. No ale mamy pożeracza dusz i ładnie. Sytuacja jest z lekka opanowana. I mamy pierwszego uczonego. Od Tiera oczywiście. No tutaj jest opanowany trzeci rząd. Ale tutaj... A, jest już pierwszy Jin. Od rywala Tiera. No zobaczymy, co teraz Tieru wymyśli. I mamy oczarowanie. I na nurt kaczkę zaklęć. Tym razem Jin od Tiera. No ładnie się tutaj panowie zaczną. Zaczną się ostro tutaj bić. Dobra, Null poleciała w kosmos. Czarodziej na cmentarz. Okej. Kamienna tarcza od Tiera. Plus ruin sektów.
8 do 9. Ósma tura. Co by tutaj zrobić? No jeszcze Tieru ma 4 surowce. Rakshasa. No tutaj chyba pójdzie ruin sektów. Chociaż nie. No zobaczymy, zobaczymy. 8-9. Lekka przewaga po stronie Remkhora. Obaj gracze tutaj szybko powbijali damage. 5 do 9. No musi to Tieru zlikwidować. Ładnie. Piękny pojedynek. Tutaj toczą obaj gracze. 9 surowców. Jest tutaj co zagrać. Sporo ciekawych kombinacji. Co zrobi Tieru? Dobra, jeszcze jedną kartę. Jest uczony. Oho. Momencik, co tutaj ma ten wzburzony tytan? Miejscowy wybuch 3, wyładowanie 3. No. No ciekawe, tutaj Tieru liczy na to, oczywiście prawdopodobnie wie o tym, że jego rywal nie ma jak zdjąć kamiennej tarczy. Może tutaj przyjąć ten damage na spokojnie. Ale co z tego? Aha, i pójdzie ruin sektów, czy nie? No poszedł jeden, ale czy pójdzie drugi? No zostaną jeszcze 4 surowce. Można tutaj zablokować tą jedną kartę na planszy u rywala. Nawet tutaj można zagrać Jhina, ale nie, idzie księżycowy Feniks.
No, Remkor idzie wabank. Remkor posiada jeszcze jednego dżina, Władcę Chmur. Pożeracz dusz, kolejny, okej. Tutaj mamy wzburzonego tytana na cmentarzu, który tutaj sprawiał problemy. Mamy tutaj dżina od Tiera i kilka tańszych stworzeń. W sumie dwa, okej. Cały czas tutaj Remkor ma lekką przewagę nad Tierem. Pomimo, że ma mniej kart na ręce, tylko jedną. Dobra, dochodzi ruin sektów. Co tutaj się wydarzy? O, oczarowanie. Wersja alternatywna. I co przejmie? Co przejmie Tieru? No oczywiście najmocniejszą kartę na planszy. Feniks atakuje. No widać tutaj Tieru jest ograny. Bardzo pewnie gra tą talią na Hakimie. No dobra. Mamy tutaj Jina. Jin, mistrz wiedzy tajemnej. Te nazwy są po prostu kosmiczne. Dobra, po raz kolejny Feniks. No tutaj jeszcze fajne zaklęcia posiada rywal Tiera Deku. Dobra, to nie poszło chyba trochę. No, czy to jest ten moment? Gdzie Tier uzyska inicjatywę?
No tutaj Tieru, jak dobierze jakieś zaklęcie, to to może być po grze. No w sumie strój insektów. Aha, tu jest strój insektów, to on skończy grę. Raczej. Ładnie. Piękny pojedynek. Hakim Mirror. Aż 16 minut. 14 tur. No fajnie, fajnie tutaj. Fajnie tutaj Tieru zagrał. No troszeczkę kiepskie rozdanie. Tak mi się wydaje na początku. I potem Tieru starał się ratować sprawę. No udało się. W końcu przełamał rywala. 23 stworzenia u rywala, Tieru 17 zagrał. Użyte zaklęcia 3 do 10, no tutaj Tieru przewaga ostra. Okej, okay. Dzięki Tieru za te pliki, które podsyłasz. Zapraszam na kolejne do wysłania. Oglądajcie Tiera, Tieru ostro streamuje, linka znajdziecie pod filmem. Jest to niezły fachowiec. No i co? A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Duel of Champions. To na razie tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.